Koszty, czyli ile kosztuje implant, to zdecydowanie najczęściej zadawane pytanie. Dlatego dziś ponownie poruszę ten temat i to pewnie nie po raz ostatni. Dlaczego? Bo koszty, jak wszystko wokół nas, stale ulegają zmianie, a mi zależy na tym, abyś miał jak najbardziej aktualną wiedzę. Warto również zapamiętać, że film ten nagrywam na początku 2024 roku. Jeśli będziesz go oglądał za jakiś czas od tej daty, ceny mogą być nieaktualne. Konkretne kwoty będę podawał w trakcie filmu, dlatego zachęcam do obejrzenia go w całości. Ważne jest też, abyście zapamiętali, że aby uzyskać informacje na temat możliwości leczenia oraz jego kosztów, konieczna jest wizyta w gabinecie. Odbudowa bezzębia to dziedzina, w której się specjalizuję, która mnie pasjonuje i w której ciągle się doskonalę. Dlatego większość moich pacjentów zgłasza się do mnie właśnie z problemem bezzębia, z uzębieniem resztkowym lub z zębami objętymi chorobą przyzębia, których niestety nie da się już uratować. Po zapytaniu, czy możliwa jest u nich odbudowa zębów na implantach i przywrócenie pięknego i funkcjonalnego uśmiechu, drugim równie ważnym pytaniem jest, ile to będzie kosztowało. Od kiedy uruchomiłem ten kanał, pod filmami czy w prywatnych wiadomościach dostaję również mnóstwo pytań odnośnie ceny za rekonstrukcję bezzębia. Dlatego dzisiaj skupię się konkretnie na odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje rekonstrukcja bezzębia. Jak to zwykle bywa, odpowiedź nie jest zero-jedynkowa. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zacząć od tego, że każdy pacjent ma inne problemy, potrzeby i wymaga indywidualnego podejścia. Aby stworzyć szczegółowy i kompletny plan leczenia, należy przeprowadzić pogłębioną diagnostykę zawierającą serię zdjęć zębów pacjenta, zdjęcia rentgenowskie oraz skany wewnątrzustne. Szczególnie ważna podczas diagnostyki jest tomografia komputerowa, która w trójwymiarze obrazuje stan kości pacjenta i dzięki której lekarz może precyzyjnie zaplanować zabieg. Dzięki tym szczegółowym badaniom i analizie wszystkich danych możemy zebrać potrzebne informacje, aby ułożyć kosztorys. Cena odbudowy bezzębia jest zależna od wielu czynników. Ilości zaplanowanych implantów, rodzaju pracy, jaką zastosujemy u pacjenta, zabiegów dodatkowych, które musimy wykonać, użycia dodatkowych komponentów, np. szablonów chirurgicznych, a także od tego, czy zabieg będzie przeprowadzony w narkozie, która jest dodatkowym kosztem, ale też dla wielu jedyną opcją, aby podjąć leczenie. Dzięki stworzonemu planowi leczenia pacjent dokładnie pozna jego etapy i będzie miał pewność, że nie zostaną doliczone dodatkowe koszty, które nie były przewidziane wcześniej. Należy także podkreślić, że każde leczenie implantologiczne dzieli się na dwie części, część chirurgiczną oraz protetyczną, a co za tym idzie, koszty leczenia również są rozłożone w czasie. Po dokładnym zdiagnozowaniu pacjenta lekarz planuje odpowiednią ilość implantów oraz zakres zabiegów dodatkowych, a następnie dobiera najlepsze możliwe rozwiązanie protetyczne. Jak to wygląda w praktyce? Bezzębie w żuchwie, czyli tu, na dole, możemy odbudować już za pomocą dwóch implantów i protezy overdenture. Jest to proteza stabilizowana na implantach, którą można wyjmować, np. w celach higienizacyjnych. Nie jest ona tak estetyczna jak prace pełnoukowe, ponieważ jest wykonana z materiałów prefabrykowanych, jednak na pewno zadowoli większość potencjalnych użytkowników. Więcej na ten temat mówię w odcinku przeznaczonym rodzajom prac protetycznych. Wróćmy jednak do kosztów. Koszt rekonstrukcji bezzębia za pomocą protezy overdenture na dwóch implantach i lokatorach wynosi około 15 tysięcy zł. Aby odbudować bezzębie w szczęce, czyli tu, tym samym sposobem, potrzebujemy już czterech implantów i koszt takiej pracy wynosi około 30 tysięcy zł. Jeśli pacjent ma trudniejsze warunki kostne, wtedy jako stabilizację protezy overdenture musimy zastosować inny element retencyjny, tzw. belkę, która podpiera protezę w większej ilości punktów. Dopłata do belki to dodatkowo około 1000 zł do każdego implantu. Jeśli pacjentowi bardzo zależy na estetyce, ale z jakichś powodów musi mieć pracę zdejmowalną, wtedy proponujemy mu tzw. pracę overdenture premium. Jest to praca, która w pełni imituje estetykę oraz funkcjonalność naturalnych zębów. Koszt takiej pracy zaczyna się od około 45 tysięcy zł. Kolejnym rodzajem prac, które możemy zaproponować pacjentowi, jest praca pełnoukowa przykręcana na stałe. Do tego typu odbudowy konieczne jest użycie co najmniej czterech implantów, a koszt takiej pracy zaczyna się również od 45 tysięcy zł. Praca stała to rozwiązanie najbardziej przypominające naturalne zęby oraz zapewniające bardzo dobry efekt estetyczny. A jak kształtują się koszty tzw. zębów w jeden dzień? Zanim odpowiem na to pytanie, krótko przypomnę, na czym ta metoda polega. Jest to zabieg wszczepienia co najmniej czterech implantów, po którym już w tym samym dniu lub najpóźniej w dniu następnym możesz wyjść z nowymi zębami przymocowanymi na stałe. Warto jednak podkreślić, że są to zęby tymczasowe, które są wykonane z mniej trwałych materiałów i są przeznaczone do funkcjonowania od kilku do kilkunastu miesięcy.
Następnie zęby tymczasowe wymieniane są na pracę stałą, wykonaną z wysokoestetycznych materiałów. Największą zaletą tej metody jest fakt, że przez cały okres leczenia funkcjonujesz podobnie, jak będziesz już funkcjonował po jego zakończeniu. Cena całości leczenia w procedurze zęby w jeden dzień rozpoczyna się od około 48 tysięcy złotych. W związku z tym, że pacjent w pierwszym etapie otrzymuje zęby tymczasowe, koszty tego zabiegu rozkładane są na dwie części. Pierwszy etap wiąże się z wydatkiem około 30 tysięcy złotych, a drugi etap, czyli zamiana zębów tymczasowych na zęby stałe, to koszt od 18 do 27 tysięcy złotych. Etap drugi powinien być wykonany w ciągu kilkunastu miesięcy od pierwszego etapu. Jest to czas wymagany na gojenie się dziąseł, ale też okres, kiedy pacjent może zgromadzić środki na ostateczną pracę. Pamiętajcie jednak, że już po pierwszym etapie leczenia wychodzicie z gabinetu z zębami, które pozwolą Wam normalnie funkcjonować. A co z zabiegami dodatkowymi? Często sam zabieg wszczepienia implantów musi być poprzedzony innymi procedurami lub wzbogacony o dodatkowe zabiegi. Wyróżniamy tutaj usunięcia zębów, odbudowy kości czy przeszczepy dziąsła. Są to zabiegi, które mogą dodatkowo kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rozległości zabiegu. Koszty dodatkowe zawsze uwzględnione są w planie leczenia, ponieważ jako pacjent masz prawo od początku znać wszystkie fakty i zobowiązania, na jakie się decydujesz, podejmując leczenie. Kosztem, o którym warto wspomnieć, jest również narkoza. Jeśli zależy Ci na tym, aby przejść zabieg najbardziej komfortowo jak to możliwe, lub stan Twojego zdrowia wymaga monitorowania go w trakcie zabiegu, narkoza jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się w obecności zespołu anestezjologicznego. Koszt takiej usługi to około 1000 zł za każdą godzinę pracy zespołu. Na koniec wspomnę jeszcze o aspekcie w pewnym sensie filozoficznym, czyli odczucia różnych wartości dla różnych osób. Jako implantolog nie postrzegam i nigdy nie postrzegałem innych lekarzy jako swojej konkurencji. Potrzeby w naszym społeczeństwie są tak duże, że dla każdego z nas starcza pracy. Za to jako swoją konkurencję postrzegam inne priorytety, bo to z tego co słyszę od pacjentów jest jedna z najczęstszych przyczyn odwlekania zabiegu. Nowy telewizor czy samochód potrafią wyprzeć potrzebę nowego uśmiechu. Pytanie brzmi, co w danym momencie dla pacjenta jest ważniejsze. Po kilkunastu latach pracy i rozmowach z pacjentami, którzy zakończyli leczenie, jestem przekonany, że inwestycja w zęby to jedna z najlepszych inwestycji w siebie. Bardzo często zmienia ona życie i pozwala rozpocząć jego nowy etap. Stabilne, piękne zęby dają pacjentom możliwość swobodnego uśmiechania się, spożywania posiłków oraz mówienia, a za tym idzie znacząca poprawa pewności siebie oraz dobrego samopoczucia. Posłuchaj proszę, co mówią na ten temat moi pacjenci. Niepotrzebnie tak długo czeka. Zrobiłabym dużo wcześniej, dużo, naprawdę zrobiłabym dużo wcześniej. W momencie właśnie założenia tych nowych zębów i otworzyła się taka nowa możliwość, że człowiek się taki bardziej zrobił jakiś otwarty do ludzi i nie bał się, przede wszystkim się nie bał otworzyć buzi. Aż trudno uwierzyć, to jest nie do uwierzenia, jaka przemiana taka wewnątrz. Po prostu ludzie, nie bójcie się, to naprawdę to jest tylko w głowie, w umyśle człowieka. W tej chwili zauważyłam, że mąż jest bardzo swobodny, wesoły, uśmiecha się. Przedtem zawsze jakieś spotkania ze znajomymi, z klientami, to przeżywał. A w tej chwili znowu jest pewny siebie, jest radosny. Ja również jestem bardzo zadowolona, że mąż jest sobą. Jest tutaj w tej klinice na każdym kroku 100% profesjonalizmu. Zaraz mogę światu pokazać, jakie mam zęby. Jak widzisz, zęby mogą zmienić życie. Jest to na pewno zmiana na lepsze. Leczenie musi być jednak przeprowadzone w jak najlepszej jakości, zgodnie ze sztuką i zgodnie z precyzyjnie opracowanym planem. Planem, który określa też na początku zakres kosztów, z jakimi leczenie będzie się wiązało. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, ile będzie kosztowało leczenie w Twoim konkretnym przypadku, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta, a następnie przyjdź do mnie na konsultację. Po przeprowadzeniu pełnego badania będę mógł powiedzieć, z jakich etapów będzie się składało Twoje leczenie i ile każdy z tych etapów będzie kosztował. Serdecznie zapraszam. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można zrekonstruować Twoje braki zębowe oraz jakie są koszty takiego leczenia, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam.